Witam wszystkich serdecznie, witam w podcaście Inżynieriada. Podcast Inżynieriada to jest podcast inny niż wszystkie, ponieważ każdy może w nim uczestniczyć na żywo. Nagrywamy na żywo za pomocą aplikacji Zello w sieci Radio Network, czy Network Radio, w zależności jak to się tam czyta. A generalnie chodzi o to, że to są aplikacje, które są połączone z sobą, coś w stylu Skype'a, ale działa trochę bardziej jak CB Radio, czyli że każdy może sobie tutaj uczestniczyć, po prostu dołączyć do rozmowy w czasie nagrania, a potem cały materiał zgrywamy, wrzucamy na nasze podcasty, gdzie możecie sobie poszukać na stronie inżynieriada.pl w zakładce podcasty, ponieważ to publikujemy i na Spotify'u, i na iTunesie, i w Soundcloud, tak więc można słuchać tego gdziekolwiek sobie życie potem offline'owo. Tematem dzisiejszym jest, jak przewiduje się rozwój chorób. A dzisiaj jest z nami Rafał Mostowy. Rafał Mostowy jest biologiem chorób zakaźnych i pracuje w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Pewnie on będzie mógł opowiedzieć więcej o tym, czym się zajmuje. Generalnie ja Rafała znam z tego, że po prostu razem żeśmy brali udział w takim popularno-naukowym programie czy konkursie FameLab. On jest także popularyzatorem nauki w ramach... Ach, wypadło mi to w tej chwili z głowy, pewnie zaraz to powie. I w jego pracy on zajmuje się zarówno właśnie wirusami, zarówno bardziej bakteriami, ale z tego, co właśnie ostatnio był znany, to jest to, że stworzył taki bardzo fajny model, bardzo sensowny model pokazujący, jak będzie się rozwijała w Polsce choroba związana właśnie z wirusem koronawirus 19, dobrze tam pamiętam. A przy czym dzisiaj się nie skupiamy na samej chorobie jako takiej w samej, bo o tej chorobie możecie usłyszeć pewnie wszędzie, a do bólu wręcz. Dzisiaj skupimy się na wzorach, jak takie rzeczy się przewiduje, jak się tworzy takie różne dziwne wykresy, no bo wiecie, chodzi o to, żeby te wykresy reprezentowały pewną fizykę zjawiska, a nie tylko pewne wykresy, które sobie każdy może lepiej bądź słabiej rysować. W takim razie ja przekazuję mikrofon Rafałowi i niech Rafał w ogóle powie, czym on się zajmuje, gdzie on w ogóle pracuje jeszcze raz. Już przypomniało mi się, znamy się z rzeczników nauki właśnie, czyli to jest taki zespół właśnie różnych popularyzatorów nauki, którzy sensownie pokazują, jak naukę trzeba prezentować w prosty sposób. Rafał, mikrofon do ciebie. Cześć wszystkim, witam. Okej, no to może ja powiem kilka słów o sobie, rzeczywiście rozwinę, bo warto też wiedzieć, jaki mam profil, kim ja jestem, więc ja w ogóle z wykształcenia dawno temu kończyłem fizykę, później doktorat robiłem z biologii, ale właśnie z biologii teoretycznej, znaczy zajmowałem się modelowaniem matematycznym i tam zajmowałem się różnymi problemami, w które nie chcę wchodzić, natomiast później po doktoracie wszedłem w genomikę, właśnie w choroby zakaźne i pracowałem na Wydziale Wydziale Epidemiologii Chorób Zakaźnych w Imperial College w Londynie. O tym wydziale ostatnio było głośno w ramach przewidywania pandemii COVID-19. I od 7-8 lat zajmuję się bakteriami zakaźnymi, konkretnie genetyką, ewolucją i tym, jak genomy zmieniają się w czasie, zwłaszcza w kontekście odpowiedzi na antybiotyki i szczepionki. No właśnie, a dzisiaj będziemy się zajmować właśnie tym, co mówiłem, czyli że tym sposobem przewidywania, jak się rozwijają choroby, a jak się rozchodzi zakażenie w społeczeństwie. No i powiedz mi, co jest złego w tym, że jeżeli ludzie sobie zbierają na przykład dane, bo te dane są codziennie publikowane, ile osób zarażonych jest, ile kolejnych przypadków, ile osób na przykład zmarło, ile osób ozdrowiało i ludzie sobie wkładają to w słupki i potem sobie przykładają tego jakąś prostą typu, nie wiem, AX plus B, Y=AX plus B. Jak im się zaczyna trochę bardziej wyginać do góry, no to piszą sobie może AX kwadrat plus BX plus C. Jak ten słupek się coraz wyżej wygina, no to może robią sobie jakiś wzór typu AX do trzeciej plus BX kwadrat plus CX plus D. I co jest złego w takim prognozowaniu? Ja bym pewnie powiedział tak w skrócie, że prawdopodobnie pominięcie jakichś 30-40 lat doświadczenia mądrych ludzi, którzy zastanawiali się właśnie, jak można zrobić to lepiej. I to się w sumie zaczęło wraz z taką dwóch parą Brytyjczyków, Roy Anderson i Bob May, którzy, nie pamiętam kiedy to było, bodajże w latach 70., kurczę, może to było chwilę później, stwierdzili, że właśnie, że są pewne właściwości matematyczne, którymi można opisać proces dynamiki choroby zakaźnej. I oni zaczęli od stworzenia prostej teorii i okazało się, że to po prostu jest dużo lepsze niż, to ma dużo większą moc predykcyjną niż zbyt proste krzywe, które niewiele nam mówią o tym, co się będzie za chwilę działo z chorobą zakaźną. No dobrze, Rafał, to powiedz mi w takim razie, jakie parametry powinniśmy uwzględnić w takim razie w naszym super hiperwzorze, który będzie nam przewidywał właśnie przyszłość, teraźniejszość i przyszłość właśnie rozwoju choroby? Zaraz postaram się wytłumaczyć, tylko ja też może od razu taki disclaimer wrzucę, że tutaj że tym modelu jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, czym jest modelowanie matematyczne, a czym nie jest w chorobach zakaźnych, bo jednak jest to bardzo skomplikowana, rozwój chorób zakaźnych jest bardzo skomplikowany, bardzo wiele rzeczy bardzo ciężko jest przewidzieć, możemy przewidzieć pewne podstawowe właściwości i proces i te modele matematyczne służą temu, żeby tak naprawdę lepiej zrozumieć tę dynamikę. Trzeba bardzo, bardzo sceptycznie podchodzić do wszystkich prób predykcji, które na przykład próbują powiedzieć, że w danym dniu będziemy mieć tyle osób chorych lub tyle osób, które umrą, bo to jest bardzo, bardzo trudne. Tak chociażby prognoza pogody. No okej, czyli co? Czyli nie da się tak jakby... Bo to mówi, że prognoza jest taka, że albo góral ci po prostu spojrzy na chmury i powie ci, jaka będzie prognoza za rok, no ale są jakieś lepsze modele, gdzie ludzie liczą na superkomputerach, no i jednak te wyniki jakby są w miarę dokładne. Czy tak się nie da z chorobami tego przewidzieć? Do pewnego stopnia się da i też podobnie jak z chorobą, jak w ogóle generalnie w predykcji, jest dużo łatwiej przewidzieć, co się stanie jutro i pojutrze, niż co się stanie za tydzień, 2 tygodnie czy 3 miesiące. A problem jest trochę taki z tą pandemią, że wszystkich interesuje nie to, co będzie jutro, tylko to, kiedy to się skończy, czyli czy to będzie tak naprawdę za kilka tygodni lub kilka miesięcy. Więc to tylko tyle chciałem powiedzieć tak na zasadzie sprostowania. Mogę chętnie rozwinąć ten temat, bo ja jestem bardzo, bardzo ostrożny w twierdzeniu, co mogą modele matematyczne, bo tak naprawdę jest dużo rzeczy, które nie mogą, ale mimo wszystko mogą być bardzo potężnym narzędziem do opisywania, do badania chorób zakaźnych, więc chętnie o tym zaraz opowiem. No dobrze, to ja rozumiem, że nie podpisujesz się potem, że jeżeli jest zima, to ty powiesz, czy w lipcu, czy w sierpniu lepiej wziąć urlop, prawda, bo gwarantujesz, że lipiec albo sierpień będzie słoneczny, a drugi będzie deszczowy. To jest zbyt pewnie długa, zbyt daleka predykcja, no ale możesz jakby wcześniej jakby przewidywać i w ogóle mówić, co się wydarzy, tylko nie możesz powiedzieć jeszcze dokładnie kiedy, ale że na pewno się to będzie na przykład taką wartością albo inną wartością. Więc może powiesz w takim razie, co potrzebujesz do takiej predykcji. Jakie informacje są potrzebne do magicznego wzoru? Okej, więc tutaj mamy dwa główne elementy. Pierwszym jest model, drugie są dane. Więc jeżeli chodzi o model, to epidemiologia ma takie modelowanie matematyczne w epidemiologii ma różne klasy tych modeli. I te klasy modeli są bardziej lub mniej skomplikowane, w zależności od tego, co próbujemy się opisać. Taką bardzo dobrą zasadą, którą należy się kierować w modelowaniu matematycznym, to jest to, żeby zawsze znajdywać najprostszy możliwy model, który opisuje to, co chcemy opisać. Ponieważ tak naprawdę, jak to ktoś powiedział, wszystkie modele są złe, ale niektóre mogą być pożyteczne. I teraz chodzi o to, żeby nie wrzucać za dużo tego modelu, bo inaczej będzie ciężko z tego modelu wywnioskować, co ma wpływ na co. A modele są bardzo, ponieważ mówimy na kanale Inżynierii, rozmawiamy wśród osób, które mają podstawy z matematyki, więc mogę to powiedzieć, więc powiem to teraz. Modele tak naprawdę służą do analizy procesów nieliniowych, które są bardzo nieintuicyjne. Świetnie pomagają nam je zrozumieć. Och, nie jestem w 100% pewny, czy wszyscy słuchacze wiedzą, co to są procesy nieliniowe, ale generalnie to ja może po prostu powiem takie, że po prostu są takie, które zmieniają, nie, ta krzywa się w dziwny sposób się zmienia. To chyba była najlepsza jakby definicja zachowania nieliniowego, że nie jest taka po prostu gładka, prosta, tylko ona się jakoś tak wygina. No i co dalej w takim razie, Rafale? Co jeszcze potrzebujemy? To może ja opiszę taki prosty przypadek, no bo wydaje mi się, że to nie ma sensu, lepiej zacząć od czegoś prostego. Więc takim klasycznym, może nawet nie najprostszy, ale drugi najprostszy, bo on się najczęściej pojawia w kontekście chorób zakaźnych, to jest tak zwany model SIR po angielsku, czyli on ma, to są modele, inaczej, to są modele kompartmentalne, to znaczy, że one dzielą myśl, one próbują modelować populację jako klasy osób, które charakteryzują się stanem zakażenia na dany moment. Czyli z takim modelu SIR mamy 3 stany. Mamy stan susceptible, czyli podatny. To jest osoba, która jeszcze nie widziała wirusa, nie ma przeciwciał, nie umie się przed tym wirusem ochronić. To jest osoba I, czyli infected, to jest osoba, która jest zakażona lub zakaźna. I recovered to jest osoba, która już nie może się zakazić, czyli na przykład wytworzyła sobie odporność na danego wirusa. I żeby taki model stworzyć, to mamy szereg zwyczajnych różnic różniczkowych, które opisują, które definiują parametry, które są ratami przejścia między różnymi kompartmentami, czyli klasami. Czyli tak naprawdę mamy zakaźność, żeby przejść z podatności do zakaźności i jakiś tam średni czas, który ludziom zajmuje, żeby się wykurować, żeby przejść z zakaźności do wyzdrowiałości. Więc w takim dużym uproszczeniu jest kilka parametrów i to jest ten pierwszy krok, czyli stworzenie modelu. No dobrze, czyli co? Czyli potrzebujesz, rozumiem, wiedzieć, ile mamy ludzi, na przykład w danym kraju. Potrzebujesz wiedzieć, ile osób nie miało jeszcze kontaktu z wirusem, ile osób miało kontakt z wirusem i jest zakażonych, tak, właśnie w trakcie choroby, i ile osób już jakby przeszło chorobę, czy już jest ozdrowiałych albo wyleczonych, w zależności od tego, jak ten proces tam wygląda. I już jest, rozumiem, mają odporność, tak? Że to są osoby, które nie powinny jakby już się przy spotkaniu z wirusem ponownie zarazić, chociaż też pewnie to nie jest 100% wartość, pewnie też jest jakaś tam wartość typu, że 98% z tej grupy, prawda, już się nie zarazi, ale na przykład 2% pewnie też może się jeszcze zdarzyć, że oni mogą przejść tą chorobę jeszcze raz. I co dalej? Tak, jest dużo różnych komplikacji i każda z tych komplikacji tak naprawdę wymaga zmiany modelu, więc ten model SIR to jest taki najbardziej klasyczny przykład, którym się uczy studentów i pokazuje, w jaki sposób można zanalizować jego dynamikę. On też jest fajny, bo można dość łatwo go matematycznie policzyć, nie tylko numerycznie. Można wyliczyć stany ekwilibria systemu, można zastanowić się, jaki będzie stan stabilny, stan niestabilny i tak dalej. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, po prostu jest dużo narzędzi matematycznych, dzięki którym można je zanalizować. I teraz drugim elementem są dane, bo w momencie, w którym wybucha epidemia, mamy dane, zaczynamy zbierać informacje na temat na przykład liczby osób zakażonych. No i jeżeli chcemy, żeby ten model coś przewidywał, to chcielibyśmy w jakiś sposób go skalibrować na danych, które obserwujemy. No i do tego służy dopasowywanie właśnie modelu do danych. Tutaj trzeba zrobić pewne założenia co do tych parametrów, co do w ogóle samego modelu i pewne rzeczy można obliczyć, trzeba założyć, pewne rzeczy można obliczyć. Tu jest cała gałąź, cały szereg narzędzi statystycznych, za pomocą których można to zrobić. ale służy to temu, żeby takiego modelu użyć do właśnie w celach predykcyjnych. I można wtedy spróbować odpowiedzieć na pytania, jak jakiś parametr wpływa na dynamikę choroby. No dobra, to ja na początku rzucę się na głęboką wodę, czyli mamy 38 milionów zdrowych ludzi i jedna osoba właśnie wjechała w ten i pojechała na imprezę, prawda, wiesz, integracyjną z wszystkimi, no nie z wszystkimi, ale z częścią, i jest zarażona, tak. I jak to wkładasz do modelu? No więc pierwszą rzeczą, która trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, to jest co wiemy na temat tej choroby. Więc jest kilka takich kluczowych parametrów, z którymi zazwyczaj mamy do czynienia. I takim najbardziej klasycznym parametrem, o którym się dużo mówi w epidemiologii, ten parametr sam sobie, popularność tego parametru wśród naszej populacji w ogóle sama wzrasta wykładniczo, jak liczba chorych, to jest tak zwany parametr R0 i to jest bazowy współczynnik reprodukcji. To brzmi dość skomplikowanie, ale to jest bardzo intuicyjny parametr, bo on mierzy średnią ilość osób, którą osoba zakażona zakazi w populacji podatnej. Czyli innymi słowy, jeżeli właśnie ktoś wróci z imprezy integracyjnej, pojawi się w towarzystwie osób zdrowych, które nie widziały wcześniej tego wirusa, to ile średnio ta jedna osoba zakazi osób. I w przypadku grypy generalnie staramy się klasyfikować choroby zakaźne właśnie według wielkości R0. Na przykład dla grypy zakaźnej to jest tam trochę powyżej 1, czyli ta zakaźność jest taka umiarkowana. W przypadku tego koronawirusa to jest gdzieś między 2 a 4, prawdopodobnie około 3. I to by oznaczało, że każda jedna osoba średnio zakaża na początku epidemii 3 osoby. No i to można sobie potem wywnioskować, że to jest wtedy wzrost wykładniczy, czyli najpierw zarazem są 3 osoby, potem jest 9, potem 27 i tak dalej. Okej, no ale pewnie rozumiem, że też to jest średnia, czyli to jest, że dana osoba, jeżeli na przykład współczynnik jest 4, tak, czyli że dana osoba powinna zarazić 4 osoby przez cały okres swojej choroby, tak? To nie jest, że za każdym spotkaniem, po prostu wyjściem z domu zarazi 4 osoby, tylko to jest po prostu przez, jeżeli choroba trwa, nie wiem, 2 tygodnie, to on w ciągu tych 2 tygodni średnio powinien zarazić 4 osoby. Zgadza się? No nie do końca, bo to jest w jednej rundzie infekcji, to oczywiście robimy w czasie ciągłym, więc to integrujemy, znaczy całkujemy, natomiast generalnie trzeba trochę o tym myśleć, że tam w danej jednostce czasu, na przykład w ciągu dnia właśnie średnio są to 4 zakażenia. Natomiast oczywiście ten parametr mierzy tę dynamikę na początku epidemii. To znaczy później po pierwsze liczba zakażonych wzrasta i wzrasta wykładniczo, więc tych zakażonych jest coraz mniej. Po drugie ludzie zaczynają, a populacja jest skończona, po drugie ludzie zaczynają nabywać odporności, w związku z tym średnio z czasem epidemii ta liczba zacznie spadać, ponieważ coraz mniej osób jest podatnych, no i epidemia zacznie zwalniać i zacznie osiągać maksimum liczby zakażonych, a później w takim najprostszym przykładzie właśnie ludzie zaczną się kurować, zdrowieć, i wtedy liczba zakażonych zacznie spadać. I to jest tak zwana fala epidemiologiczna, którą właśnie jest w stanie taki prosty model przewidzieć i scharakteryzować, i to jest coś, czego nie jest w stanie zrobić taka prosta funkcja wykładnicza. Okej, tutaj jeszcze tylko technicznie przypomnę Ci, żebyś, jak będziesz mówił, to żebyś podnosił sobie mikrofon tam, żeby Ci nie ocierało ubranie, bo strasznie trzeszczysz. Czyli rozumiem, że jest tak, że idziesz sobie, znaczy, że ta liczba R0 to jest sytuacja tego, kiedy puszczasz człowieka w całkowicie nie Czekajcie, ja tutaj wyjdę na chwilkę, żeby trochę mieć ciszy. To jest sytuacja, kiedy wchodzisz po prostu w towarzystwo, które nie ma nikogo, znaczy wszyscy są nieodporni na chorobę i możesz, i każdy może się zarazić, tak? To jest taka sytuacja. A jeżeli społeczeństwo zaczyna nabierać odporności, czyli coraz więcej osób jest odpornych, no to w tym momencie ten współczynnik spada z tego względu, że coraz trudniej jest trafić w osobę, którą możesz zarazić. A czy jest na to jakiś ładny wzór, żeby to właśnie tam jakby tą krzywą taką, bo to rozumiem, że to będzie najpierw taka będzie płaska, ona będzie pewnie strzeli sobie do góry i potem ona znowu zacznie jakoś tak wypłaszczać. Jest na to jakiś fajny wzór? Znaczy to jest równanie rozliczkowe trzech zmiennych, w związku z tym jednego wzoru się chyba nie da wyprowadzić, ale zastanawiam się teraz, bo trzeba by rozwiązać równanie różniczkowe trzech zmiennych. W tym wypadku chyba jest to nierozwiązywalne, natomiast można policzyć pewne parametry jak maksimum czy ekwilibrium. Jest to generalnie mimo wszystko stosunkowo prosty układ równań różniczkowych i sytuacje się komplikują, jak mamy bardziej skomplikowane modele. A w przypadku tej pandemii rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z troszkę innym modelem, czyli tak zwanego SIR, czyli tam zamiast jeszcze jedna klasa tak zwanych osób, które miały styczność z wirusem, ale jeszcze nie zakażają. Cześć, ja mam pytanie. Czy jeżeli osoba jest już uodporniona, to czy taka osoba roznosi wirusa? A jeżeli tak, to jak długo może to trwać? Jeden dzień? Znaczy, krótka odpowiedź jest, to zależy od wirusa. Rozumiem, że jeżeli pytasz o obecnego koronawirusa, to tak naprawdę nie wiemy do końca, jak to jest, ale nasz best guess tak zwany, czyli to najlepsze, co możemy w tym momencie powiedzieć, najbardziej prawdopodobne jest to, że taka osoba, która przejdzie chorobę, wytwarza przeciwciała, wtedy chroni się przed wirusem, nie jest nosicielem wirusa, nie zaraża, jest odporna. Pytanie jeszcze, jak długo to trwa, ale no prawdopodobnie przynajmniej kilka miesięcy. No dobrze, to może żebyśmy właśnie mówili właśnie o jakichś takich bardziej liczbach, które pewnie wszystkich interesują tutaj odnośnie tego koronawirusa, to możesz podać właśnie kilka takich parametrów typu właśnie średnia długość choroby, maksymalna długość choroby, ile jest czasu od zarażenia do momentu, kiedy zaczyna taka osoba zarażać, ile potem od czasu zarażania do pojawienia się tych symptomów choroby, że osoba już wie, że jest chora. No i kiedy zanika na przykład zarażanie, a kiedy zanika choroba, nie? Jakieś takie parametry tej choroby, żebyśmy wiedzieli, o jakich liczbach mówimy tu akurat. Jasne, no jest dużo tych liczb i tutaj trzeba na pewno powiedzieć, że najlepsze to, co mamy teraz, to są szacunki, bo najlepszym przykładem, może zacznijmy od takiego, bo mówiłem o R0, to jest dość ważny parametr, o tym wszyscy mówimy, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że to R0 to też nie jest jakaś taka, czy inaczej, te wszystkie parametry to nie są jakieś takie właściwości, cechy wirusa, takie jak, nie wiem, możemy wziąć samochód i go scharakteryzować po mocy silnika, po przyspieszeniu do setki, po kolorze nadwozia, bo tak naprawdę, nie wiem, to jak szybko wirus będzie się rozprzestrzeniać zależy od tak zwanej struktury populacji, czy nie wiem, czy może na przykład chociażby pory roku. Innym takim parametrem, którym się dużo mówi teraz i który jest dość istotny, to jest śmiertelność. Ale o tej śmiertelności trzeba, no to też można by chwilę pogadać, dlatego tak w dużym skrócie, po pierwsze, my nie do końca wiemy, jaka jest ta śmiertelność, bo żeby dobrze policzyć śmiertelność, to trzeba poczekać do końca. Wypadłeś, Rafale, powtórz jeszcze, znaczy o tym wirusie można i żeś wypadł. Okej, sorry, bo ktoś, nie wiem, dobra, więc nie wiem, w którym momencie mnie, nie zrozumiałem do końca, w którym momencie mnie ucięło, ale mówiłem o śmiertelności, że ciężko jest policzyć śmiertelność, bo idealnie, żeby ją policzyć, to trzeba by poczekać do końca epidemii, wiedzieć, ile osób zmarło, ile osób było zakażonych, ile osób się wykurowało i wtedy zrobić proste dzielenie, ale w momencie, w którym mamy większość, po pierwsze mamy wzrost wykładniczy epidemii, stan zdrowia dużej ilości zakażonych, z których przybywa coraz więcej, jest niejasny, a z drugiej strony dużo osób jest bezobjawowo choruje na COVID-19, to jest bardzo ciężko policzyć tę śmiertelność. I to jest taki jeden przykład parametru, który sobie szacujemy, gdzieś jest prawdopodobnie około 1% od momentu pojawienia się objawów, ale to jest tutaj stosunkowo duża niepewność wobec tego i on może zależeć od innych czynników, jak na przykład możliwość służby zdrowia. A powiedz mi, ile tych przypadków potrzeba by było do takiego modelu, żebyś powiedział, że ten model już bazuje na takiej liczbie przypadków, że powinien dawać jakieś sensowne odpowiedzi? Znaczy rozumiem, że tutaj wracasz pytaniem do tych prostych modeli typu SIR czy SEIR, bo oczywiście tych modeli jest mnóstwo i żeby szacować śmiertelność, to tak naprawdę używa się trochę innych modeli. Używa się na przykład dość skomplikowanych dystrybucji statystycznych, które mają jakieś tam swoje założenia i epidemiolodzy tacy zaawansowani, to jest bardzo zaawansowana statystyka, która pomaga, która daje nam możliwość szacowania tych parametrów i tak naprawdę wiemy, najlepsze co mamy to tak jak w podejściu naukowym, jeżeli dużo różnych metod zbliży się w podobny wynik, to prawdopodobnie wiemy, że ten wynik prawdopodobnie jest bardzo zbliżony do rzeczywistości i ta śmiertelność tutaj krąży w okolicach 1%, natomiast to też nie jest prawdopodobieństwo śmierci w przypadku styczności z wirusem, to też jest trochę co innego. No dobrze, to w takim razie powiedz mi, bo ty żeś ogłosił na GitHubie jakiś ten właśnie swój model, plus właśnie pokazałeś ileś wykresów. Jakie ty w takim razie tam masz parametry i jakie właśnie te liczby do tych parametrów przypisujesz? Okej, ja też od razu chcę powiedzieć, bo to ja nie od początku staram się być bardzo otwarty w kontekście tego, co ja zrobiłem. Ja zrobiłem coś bardzo prostego tak naprawdę i to też nawet to nie jest moja metoda, tylko metoda moich, dokładnie podejście bazuje na tym, co zrobili moi znajomi na Uniwersytecie w Bernie, ale pomysł jest taki, żeby wziąć taki model, który tam jest tym modelem typu SEIR, czyli ma tą klasę zakażonych, ale nie zakaźnych i zakaźnych, ale ten model jeszcze w tym modelu dodajemy jeszcze kilka kompartmentów, które opierają się na ludziach, którzy lądują w szpitalu, ludziach, którzy lądują na oddziale intensywnej terapii i ludziach, którzy umierają w tym modelu. I idea jest mniej więcej taka, bo na czym polega problem, żeby użyć tego modelu do predykcji, że musimy go jakoś skalibrować na danych, czyli dopasować. Ale tutaj, ponieważ większość przypadków zakaźnych, które obserwujemy, jest najprawdopodobniej, jesteśmy prawie pewni niedoszacowaniem, więc jeżeli dopasujemy to do liczby zakażonych, to tak naprawdę dostaniemy złą kalibrację, bo dużo osób nie zgłasza się do szpitala, nie testujemy na tak dużą skalę, żeby móc wykryć wszystkie przypadki zakażonych. Więc idea tutaj była taka, żeby to dopasować do liczby zgonów, zakładając, że jeżeli ktoś umiera na COVID, to prawdopodobieństwo przeoczenia czegoś takiego jest minimalne. Więc taki był ten model. Chętnie opowiem, jakie tam są parametry, jakie założeń dokonałem, ale z grubsza taka jest idea. No dobra, to dawaj w takim razie te parametry, jakie tam masz. Więc właśnie jest parametr R0, dla którego przyjmowałem kilka wartości. Jest w momencie... Inaczej, nie dobra, nie inaczej, dobra. Jest parametr 0, o którym mówiliśmy i teraz jest klasa podatnych. W momencie styczności z wirusem jest się nosicielem, ale się nie zakaża. Po jakimś czasie, po kilku dniach staje się osobą zakaźną i teraz albo się taka osoba, która wtedy ma wirusa i zakaża, albo zdrowieje, albo ląduje w szpitalu. Jeżeli ląduje w szpitalu, ma jakieś tam prawdopodobieństwo wylądowania na oddziale intensywnej terapii. W momencie, w którym wyląduje na dziale intensywnej terapii, jest 50% szansy, że umrze. To są jakby dane bazujące na jakichś tam statystykach podpartych wcześniejszymi analizami, ale to są wszystko założenia oczywiście. Ja ten model dopasowywałem do danych na koniec marca i starałem się przeanalizować dynamikę tego, co będzie się działo w Polsce, zakładając różną skuteczność interwencji rządowych. Okej, a jakie to ten, bo ja powiem właśnie, że R0 to jest jeden parametr, możesz podać kilka takich nazw, pewnie masz na to jakieś fajne literki. No i ten wpływ rządowy to jest tau, z tego co słyszałem, właśnie słynne tau, od którego wszystko zależy, można by powiedzieć. Jeszcze jakieś ładne masz nazwy na te parametry? Ja tam je ponazwałem, akurat skuteczność była, znaczy nieskuteczność właściwie kappa, ona była tak zdefiniowana. Tam były różne, to można zobaczyć, nie chcę też zanudzać czytelników, były różne epsilony, różne omegi określające tak naprawdę prawdopodobieństwo zdrowienia, na przykład wyzdrowienia będąc na oddziale szpitalnym, ilość czasu spędzoną na oddziale szpitalnym zanim wyląduje się na oddziale zakaźnym i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka takich parametrów, nie ma ich aż tak dużo. Ale one są w miarę tak rozsądnie przyjęte, ale oczywiście to wszystko są założenia, one się mogą w każdej chwili zmienić, ba nawet ten sam model nie jest też jakoś super najlepiej opisujący moim zdaniem tę chorobę, więc można by to zrobić lepiej. Natomiast ja zrobiłem coś prostego i starałem się... Ideą tutaj generalnie było to, żeby spróbować po pierwsze oszacować, ile tak naprawdę jest zakażeń w Polsce, a po drugie zobaczyć, jaka będzie różnica we wpływie pandemii na służbę zdrowia w zależności od tego, czy się zdystansujemy społecznie, czy nie. No dobrze, okej. No i z tego rozumiem, że powstają Ci takie dwie krzywe. Jedna to taka, przypomina trochę taki dzwonek, tak zwany rozkład Gaussa przypomina. I rozumiem, że to jest krzywa, która mówi, ile będzie zachorowań. I najpierw idzie do góry, prawda, aż dochodzimy do pewnego tam nascenia, gdzie po prostu zachorowania przestają przerastać i potem wszyscy opadają i wszyscy czekają właśnie na ten moment, kiedy te krzywe zaczynają opadać. A druga to jest ilość osób, które przechorowały daną chorobę, z tego co pamiętam, i to jest tam właśnie taka krzywa, która ona najpierw idzie do góry, a potem się powinna wypłaszczyć i po prostu już więcej nie przybywa nam chorych. I co Ci wychodzi z tego modelu w ogóle Twojego? Tak, to zanim odpowiem, to rzeczywiście jeszcze właśnie tu wyjaśnię, bo jakby są trzy różne przypadki. Dużo z nas widziało, być może wszyscy już, widzieliśmy taką grafikę, która jest oczywiście dużym uproszczeniem, ale jest bardzo potężna z punktu widzenia popularyzacji i wizualizacji. To są właśnie te dwie krzywe, które jak powiedziałeś przypominają krzywę Gaussa. To są te fale epidemiologiczne i jest jedna, która jest szybko idzie w górę i szybko wraca w dół i kończy się stosunkowo szybko. I jest taka, która wolno idzie w górę, osiąga mniejsze maksimum na mniejszym poziomie, ale rozciągnięta jest w czasie. Czyli tak byśmy brali tą pierwszą, rozciągali ją w czasie. I jest ta poprzeczna kreska, która jest podpisana jako limit możliwości służby zdrowia. I idea jest taka, żeby tak naprawdę opóźnić rozwój epidemii w czasie, przeciągnąć to tak, żeby mieć mniej chorych w danym momencie czasu i nie przeciążyć służby zdrowia. Natomiast te obie krzywe opierają się na założeniu, że R0 jest większe niż 1, bo to jest coś, co może chyba nie wytłumaczyłem jeszcze tego dość dobrze, powinienem był to na początku wytłumaczyć. Jeżeli R0 jest większe niż 1, to tak naprawdę średnio przekazujemy chorobę więcej niż jednej osobie, czyli mamy wzrost epidemii. W momencie, w którym R0 jest mniejsze niż 1, to średnio przekazujemy mniej niż jednej osobie i fala epidemiczna zanika. I tak naprawdę naszym celem przez te interwencje rządowe, przez drastyczne ograniczenie kontaktów społecznych jest to, żeby zredukować R0 mniej niż 1. Bo jeżeli mamy R0 więcej niż 1, to będziemy mieć taką teoretycznie przynajmniej taką samą ilość osób zakażonych, tylko się to rozciągnie w czasie. W momencie, w którym będziemy mieć R0 mniejsze niż 1, to tak naprawdę liczba zakażonych będzie dużo mniejsza. I to oczywiście będzie miało ogromne przełożenie na liczbę chorych. No dobrze, i teraz ja mam tutaj w tym momencie takie pytanie, ponieważ gdybyśmy w tej chwili osiągnęli ten parametr R0 na tym poziomie mniejszym od 1, teraz, w tej chwili, w tej sytuacji, w której jesteśmy, no to powinna ta krzywa zacząć spadać. Ona spadnie, tak? Uznamy, że jest dobrze, wszystkie restrykcje zostaną zniesione, ale pytanie, czy w tej sytuacji, bo zakładam, że nie jesteśmy w stanie zredukować całkowicie do zera, tak? Żadnego przypadku. To czy to się w takiej sytuacji nie powtórzy? Wydaje mi się, że tak. Tak, to jest bardzo dobra obserwacja, bo rzeczywiście na tym polega kluczowy problem, że, znaczy problem. To jest problem nie tego, że co robimy, tylko to jest problem w tym, że tak naprawdę, że bardzo ciężko jest rozwiązać obecne sytuacje, póki nie będzie szczepionki. Więc już mniej więcej tłumaczę. Tutaj, żeby to zrozumieć, to warto załapać mniej więcej, na czym polega idea odporności stadnej, więc spędzimy nad tym przez moment. Odporność stadna, czyli tak zwane herd immunity, to jest liczba, to jest generalnie procent populacji, który musi być odporny, żeby choroba się nie rozprzestrzeniała. Więc wróćmy tutaj do naszego wskaźnika R0, który określa, w takim dużym uproszczeniu to R określa, ile średnio jedna osoba zakaża innych osób. Załóżmy, że mamy chorobę, która, tak jak w przypadku koronawirusa, na przykład, jak podejrzewamy, to R jest równe 3. To oznacza, że średnio zakażam 3 osoby. I chcemy, żeby tak naprawdę, żeby epidemia się nie rozprzestrzeniała, żebym zakażał mniej niż jedną osobę. To znaczy, że w przypadku R równe 3 chcielibyśmy mieć sytuację, w której przynajmniej średnio 2 na 3 osoby są odporne. Czyli 2/3 społeczeństwa. Czyli jeżeli mamy R0 równe 3, to 2/3 społeczeństwa muszą być odporne, żeby choroba się nie rozprzestrzeniała, bo wtedy średnio to R spada poniżej 1. I to jest tym poziomem odporności stadnej i najłatwiej to zrobić za pomocą szczepionki. Czyli zaszczepić przynajmniej 2/3 populacji, wtedy epidemia średnio nie będzie wybuchać. Ale nie mamy teraz szczepionki. W związku z tym jedyne, co możemy tak naprawdę zrobić, to spróbować zredukować to R0 za pomocą dystansowania społecznego, ale wtedy powstaje problem, że w którym ta fala epidemiczna przejdzie, mam nadzieję za kilka tygodni, większość społeczeństwa pozostaje podatne na infekcję i problem polega na tym, że jeżeli my zupełnie zrezygnujemy z tych lockdownów obecnie, z tych restrykcji, to w momencie, jak pojawi się kolejna osoba zakażona, mamy problem jeszcze raz. No dobrze, teraz taką śmiałą tezę wypowiem, nie wiem, czy ona będzie prawdziwa, ale w obliczu sytuacji, w której nie mamy tej szczepionki i pewnie jej jakiś czas jeszcze nie będziemy mieli, czyli tak naprawdę, oczywiście wiadomo, że im bardziej to będzie rozwleczone w czasie, tym lepiej dla służby zdrowia znaczy dla wydolności tej służby zdrowia, to co w tej chwili w takim razie i tak 2/3 społeczeństwa musi nabyć tej odporności poprzez zachorowanie, tak? Czy ja to dobrze rozumiem? Okej, twoja teza jest taka, że 2/3 społeczeństwa powinno zabyć ją przez zachorowanie. No właśnie o tym się głośno mówiło w mediach, jako niby ta strategia rządu brytyjskiego czy szwedzkiego, aczkolwiek tam jest dość skomplikowana sprawa, nie chcę się zupełnie w to wgłębiać, ale tak, dużo osób pyta, po co w takim razie się dystansować, skoro 2/3, skoro i tak musimy nadbyć tę odporność i większość z nas to przejdzie. No ale tu się pojawia ten problem, który chciałem zilustrować właśnie patrząc na to, co się będzie działo, jeżeli nie wprowadzimy tych interwencji rządowych i nie ograniczymy kontaktów i ta choroba będzie się rozprzestrzeniać tak jak normalnie. I tutaj te modele pokazywały, te wykresy moje pokazywały, że to tutaj mówimy, redukcja tego R0 poniżej 1, a powyżej 1 to są duże bardzo różnice, jeżeli chodzi o liczbę ofiar, liczbę zgonów, czyli dystansując się społecznie jesteśmy w stanie tutaj uratować dziesiątki tysięcy żyć. Trzeba też pamiętać, że to nie jest, że tak dużo osób pracuje w tym momencie nad tą chorobą, pojawiają się leki, Remdesivir, który jest tym lekiem jednym z kandydatów na lek przeciwko koronawirusowi. Widziałem, że on ma już bardzo obiecujące wyniki w, nie wiem, w której fazie klinicznej, ale już dość zaawansowanym stadium testów klinicznych. W momencie, w którym pojawią się leki, nie inaczej, w momencie, w którym my się dystansujemy społecznie, spowalniamy epidemię, to dajemy sobie czas na przygotowanie możliwości służby zdrowia, a po drugie stworzenie nowych leków, zanim będzie szczepionka, dzięki czemu będzie można później zmniejszać tę śmiertelność. Więc tak naprawdę tutaj jest w dużym stopniu wyścig z czasem o to, żeby móc przygotować się na to i rozwiązać problem. Ale są też pomysły na to, w jaki sposób otwierać społeczeństwo, nie pozwalając na wybuch epidemii, więc to jest potencjalnie kolejne rozwiązanie, które nas czeka. No to jest obiecujące, dlatego że ja tutaj może to źle tą tezę troszeczkę wypowiedziałem, bo ja absolutnie nie neguję tych działań, które są podejmowane i mam pełną świadomość konieczności rozwleczenia w czasie tego wzrostu, tak? Przypadków, które przybywają. Natomiast mi chodziło o coś innego, tak? Znaczy, z tego, co do tej pory zrozumiałem, to w obecnej sytuacji, czyli nie mamy szczepionki, nie mamy jeszcze leku i nie mamy innych pomysłów, co z tym wszystkim zrobić, to tak czy inaczej, co byśmy nie robili, to i tak w sensie nie, że musimy, powinniśmy czy cokolwiek, tak? Zachorować, tylko co byśmy nie robili, to przy takim stanie rzeczy, jaki jest dziś, prędzej czy później te 2/3 tak czy inaczej zachorują. O to mi chodziło. Okej, rzeczywiście nie do końca zrozumiałem pytanie. Wydaje mi się, że nie, bo wprawdzie nie mamy jeszcze formalnych szacunków, ale wydaje mi się, że te interwencje rządowe, zastanawiam się, czy mogę to jakoś lepiej zmierzyć, ale wychodzi na to, że te interwencje, z innych analiz, że te interwencje rządowe zjechały z tym R bardzo blisko 1, jeżeli już poniżej 1. I jeżeli byśmy zjechali poniżej 1, to by oznaczało, że większość populacji w ogóle nie będzie miała styczności z tym wirusem. Oczywiście zakładając, że będziemy dalej zamknięci. Tylko oczywiście wtedy pojawia się problem, co zrobić dalej. Czy czekamy zamknięciu jeszcze przynajmniej przez rok, zanim pojawi się szczepionka, czy rozwiązujemy ten problem inaczej. Teraz bardzo, bardzo, bardzo dużo dyskusji jest na temat, w jaki sposób to zrobić. I tutaj mówi się właśnie o tropieniu kontaktów, o wykonywaniu testów serologicznych i tak zwanych paszportach dla osób, które przeszły i mają odporność i o bardzo efektywnym sposobie kwarantanny, tak żeby zapobiegać przyszłym wybuchom epidemii. Jak będzie, to zobaczymy. Dobrze, to powiedzcie mi, to w takim razie ja widzę tutaj jakby takie 3 scenariusze, które możemy tutaj powtarzać. Pierwszy to jest totalny freestyle, tak? Czyli po prostu rząd nic nie robi, po prostu wpuszczamy wszystkich, choroba się rozwija jak dzika, a szybko osiągamy to maksimum zarażania i potem naturalnie choroba zaczyna jakby zanikać ze społeczeństwa po tam właśnie tych 2/3 po przechorowaniu przy tam nabraniu odporności przez 2/3 społeczeństwa. Problem z tym freestylem jest taki, że przy takim ostrym piku bardzo szybko przekraczamy możliwości służby zdrowia i efekt jest taki, że gwałtownie nam rośnie liczba zgonów, bo po prostu ludzie nie mają dostępu do profesjonalnej służby zdrowia, która jest w stanie na przykład, nie wiem, zapewniać respiratory osobom, które mają problemy z oddychaniem podczas ciężkiego przechodzenia właśnie przez takiego wirusa. I to jest scenariusz, który jest niepokojący, tak? Drugie rozwiązanie, które ja tutaj sobie tak wyobrażam, to jest takie, że to trochę przypomina taki skok Małysza, tak? Że jak on zjeżdża tutaj właśnie sobie z tej rozbieżni i na progu musi zdecydować, ile energii swojej przekieruje w górę, żeby jak najwyżej się podbić, a ile przekieruje jakby, żeby polecieć do przodu. Chodzi o to, żeby ta krzywa ukształtowała się w taki kształt, żeby czubek jej nigdy nie przekroczył wartości maksymalnej przepustowości naszej służby zdrowia, dzięki czemu 2/3, a jednocześnie, żeby przechorowało 2/3 populacji, czyli że staramy się trochę opóźnić, ale też nie w nieskończoność, tak żeby po prostu, żeby wszyscy mieli szansę przechorować i jednocześnie mieć szansę na sensowną służbę zdrowia. No i trzeci scenariusz, który ja tutaj widzę, a może nawet czwarty, bo może będą czwarty. Trzeci scenariusz to jest taki, że liczymy na szczepionkę, na wzrost leków i tak dalej i po prostu opóźniamy ile się da, opóźniamy ile się da, licząc na to, że w końcu znajdziemy sposób na wirusa, czyli po prostu izolujemy ludzi jak się długo da i staramy się, żeby nigdy jakby to maksimum nasze nie powstało. Znaczy ono kiedyś powstanie, ale powinno być dużo niższe, ponieważ w międzyczasie osiągniemy jakieś tam te choroby. Chociaż tutaj grozi nam, zrozumieć, sytuacja taka, że po prostu, że osiągniemy małe maksimum, następnie choroba wygaśnie, bo ją wybijemy przez izolację ludzi i potem jak odpuścimy izolację ludzi, no to jakby mamy szansę na ponowny trend wzrostowy. No i jeszcze rozumiem to, co Rafał teraz właśnie proponuje, czyli jakby kontrolowanie takie, czyli staranie się rozwijania tej choroby tak, żeby ona nigdy nie przekroczyła możliwości służby zdrowia, jednocześnie żeby utrzymywać to R0 zawsze poniżej jedynki, tak? Czyli stosować izolację na tyle, ile trzeba. W miarę jak będzie wzrastała odporność społeczeństwa, to po prostu zmniejszać jakby restrykcje, tak? I cały czas po prostu utrzymywać, kontrolować jakby ten współczynnik R0 i cały czas utrzymywać go tak, żeby po prostu, no to trochę przypomina działanie reaktora atomowego, tak? Czyli rozpędzamy nasz reaktor atomowy, żeby pojawiły się reakcje atomowe, ale nigdy nie chcemy, żeby on eksplodował, czyli cały czas utrzymujemy go na jakimś takim poziomie, tak, żeby było bezpiecznie i żeby mieć tą chorobę cały czas w kontroli. Dobrze to widzę, Rafale? Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek to jest pewnie dość skomplikowane, bo w tym ostatnim scenariuszu są pewnie przeróżne podscenariusze. Ta trzecia opcja, którą powiedziałeś, no według mnie nie jest opcją, bo to by oznaczało po prostu, że albo się otwieramy i tak naprawdę problem wraca jesienią i może mieć 2 razy większy impact, tak jak było z Hiszpanką 100 lat temu, albo siedzimy w domach przez ponad rok, co generalnie wykańcza gospodarkę, więc dlatego tak bardzo mówi się o tej opcji czwartej. Ktoś to nazwał hammer and dance, czyli najpierw zbicie mocne, to co próbujemy robić teraz, a potem rozpoczyna się taki taniec, który wymaga już dużo większego wyczucia i będzie prawdopodobnie dużo trudniejszy, ale chodzi o to, żeby tak naprawdę właśnie móc otwierać społeczeństwo, kontrolując epidemię. I tutaj się dużo mówi ostatnio o technologii, o aplikacjach na smartfona, które działają mniej więcej tak, że się ma... Że te aplikacje kontrolują styczność z innymi ludźmi, czyli ja jestem zdrowy, wychodzę z domu, wpisuję w aplikacji, że jestem zdrowy. Mówię o tym oczywiście, jak to działa teoretycznie, w praktyce to jest inny problem. No i sobie, nie wiem, jadę do pracy, idę do sklepu i ta aplikacja rejestruje kontakt z innymi osobami. W momencie, w którym jedna z tych osób, z którą miałem kontakt, zarejestruje symptomy choroby, czyli gorączkę, to wtedy automatycznie wszystkie inne osoby są poddawane izolacji, chyba że przeszły wcześniej test serologiczny. To oznacza, że wykryto przeciwciała przeciwko koronawirusowi, także wiemy, że ta osoba jest odporna i nie zaraża i nie może być chora. I to oczywiście ma wiele różnych wyzwań. 2 tygodnie temu była publikacja w Science, która szacowała, że żeby to działało, to mniej więcej 60% społeczeństwa musiałoby tego używać, bo tutaj oczywiście wchodzi cały szereg problemów etyczno-moralno-prawnych na zasadzie, że w Chinach się nie szczypali i po prostu to zrobili. My w demokracjach liberalnych chcemy to zrobić trochę inaczej, chcemy to zrobić dobrowolnie, ale pytanie, czy ludzie będą tego używać i czy będą mówić prawdę, że tak powiem, w dużym uproszczeniu. Więc tutaj jest cały szereg wyzwań, z którymi się trzeba zmierzyć. A no właśnie, bo w sumie to jeszcze zależy od społeczeństwa i jak to będzie rozwiązane. Na przykład ja rozumiem, że Europa no to musi przejść wirusa, bo jest tyle przypadków zakażenia, że nie da się jakby już wyizolować się wirusa, ale na przykład taka Nowa Zelandia, która ma bardzo niewiele tych przypadków, jest prawdopodobnie jeden z niewielu krajów, które ma szansę jakby właśnie dość szybko wybić wirusa, bo byśmy bardzo szybko się odizolowali od reszty społeczeństwa, od reszty świata. No i podejrzewam, że będziemy innymi właśnie taki problem pod tytułem, że wybijemy wirusa tutaj, kiedy przechoruje go, nie wiem, kilka procent po prostu populacji i będziemy cały czas po prostu podatni, czyli efekt jest taki, że będziemy musieli utrzymać zamknięte granice i każdy, kto będzie chciał przyjechać do Nowej Zelandii, będzie musiał przejść w kwarantannę albo mieć certyfikat właśnie, że w ogóle, że jest odporny, tak, i może po prostu przejść bez kwarantanny tutaj wejść na tereny Nowej Zelandii. Więc tu rzeczywiście takie są takie opcje, które mogą być ten. Chiny tu jest właśnie dobrym przykładem. Oni mają właśnie ten zaawansowany system i rozumiem, i zarówno twarze tam są skanowane, że jak ludzie chodzą po prostu po mieście, to po prostu są lokalizowani po obrazie z kamer i tam się po prostu rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, nikt się nie cyka, tylko wszyscy są trzymani krótko na krótkim łańcuchu i za przekraczanie tutaj jakichś właśnie granic po prostu bardzo szybko takie osoby są łapane, ciężko karane i nikt nawet nie pomyśli o tym, żeby tam po prostu wyskakiwać. Co się nam tutaj w naszych tutaj europejskich krajach to ciężko wyobrazić. Chociaż no, zobaczymy, jak to będzie, no bo jeżeli przyjdzie po prostu, że będziemy uderzali cały czas w dzwon pod tytułem, że mamy tego wirusa i on jest zagrażający, to pod tą przykrywką będzie można wprowadzić tutaj pewne ograniczenia właśnie wolności, tak jak to było na przykład w Stanach, kiedy oni właśnie tutaj pod jakby hasłem walki z terroryzmem wprowadzili ileś takich rzeczy typu właśnie kontrola obywateli, podsłuchiwanie obywateli i tak dalej, więc to jakby opcje pewnie też będą tutaj gdzieś na stole rozważane, więc to jest duża szansa, że trochę stracimy naszej wolności, dopóki szczepionka rzeczywiście się nie pojawi. Co do tego, jak to w Chinach wyglądało, to nie, że skanowali twarze, tylko każdy Chińczyk ma aplikację społecznościową, coś na zasadzie naszego Facebooka i ona była jakby połączona z paszportami i każdy dostawał na swój telefon kod QR i w zależności od tego, na przykład ktoś nie miał w ogóle styczności z osobami zarażonymi, nigdzie nie podróżował, dostawał zielony kod. Ten, który gdzieś tam mógł mieć styczność z kim, dostawał żółty kod, czyli miał ograniczone przemieszczanie się, a ludzie z czerwonym kodem w ogóle nie mogli wychodzić z domu i są dwa rodzaje kwarantanny w Chinach. Kwarantanna państwowa dla osób, które wróciły z danego kraju i z kwarantanny państwowej nie idzie w ogóle uciec. Oni są non-stop pilnowani. Przed blokiem jest specjalny namiot, którym pilnują, żeby osoby na kwarantannie nigdzie nie wychodziły. Są nawet pozamieszczane alarmy na drzwiach, że jak tylko otworzy ktoś drzwi, ten alarm się włączy i potem muszą się tłumaczyć policji, dlaczego otwarli te drzwi. To jest raz. Drugi jest kwarantanna osiedlowa, narzucona przez osiedle, z której niestety jakoś idzie uciec, bo jednej się taka sytuacja przydarzyła, że była na hotpocie ze znajomymi. Jeden stwierdził, ja wczoraj byłam na hotpocie z gościem, który był na kwarantannie z osiedla. Miło. Także z kwarantanny osiedlowej idzie gdzieś tam wyczmychnąć, ale z państwowej nigdy w życiu nikt nie ucieknie. Bo po prostu nawet jak otworzy drzwi, to już jest pod tytułem tłumaczenie się policji, dlaczego się to zrobiło w ogóle. I są stale pod monitoringiem. Także nie tyle, że skanowanie twarzy, tylko właśnie te kody QR i sprawdzanie lokalizacji. W Korei to wyglądało tak, że osoby dostawały informacje na telefon, że w danym miejscu była osoba zakażona. Jeżeli ktoś miał styczność, to kwarantanna i dane miejsce było zamykane dla ludzi i było to miejsce przestrzeni zamykane, odkażane, nikt tam nie mógł w ogóle wchodzić. No tak, ale tutaj wchodzimy rzeczywiście w kwestie kulturowe, ponieważ kultura azjatycka, ci ludzie słuchają tak naprawdę władzy, niezależnie od tego, czy są trzymani mocno gdzieś tam za szyję, czy są w jakichś warunkach bardziej demokratycznych. Natomiast ja tutaj jednak wrócę cały czas do tych nieszczęsnych 2/3, które czysto sam prywatnie się po prostu tego troszeczkę, nie wiem, obawiam, tak? Niepokoi mnie to, no bo mam wtedy sporą szansę jednak na to, że jednak będę musiał prawdopodobnie mieć tą nieprzyjemność przechorowania tej choroby. Padło tutaj takie stwierdzenie dotyczące sposobu, jakiegoś ciekawego sposobu na otwieranie społeczeństwa, ale boję się, że to był ten pomysł, który przed chwilą był opisany, tak? Właśnie związany z tą aplikacją, czy przymusową, czy nieprzymusową, to już zupełnie inna sprawa, bo mi bardziej nie chodzi o te swobody obywatelskie, tylko mi bardziej chodzi o to, jaką mam szansę nie zachorować w ten sposób. Bo jeżeli nawet będziemy otwierać to społeczeństwo w taki sposób, jak tutaj zostało to opowiedziane, no to tak czy inaczej, okej, ale ja się mogę znaleźć w tej grupie, która dostanie nagle na tą aplikację informację, zgłoś się na kwarantannę. No więc cały czas jakby ta liczba, nawet przy tym modelu otwierania społeczeństwa, wracania do jakiegoś stanu zmierzającemu ku równowadze sprzed tej epidemii i pandemii, to nadal te 2/3 wisi tutaj nad nami jak, jak miecz nad głową. Rozumiem, że to do mnie było pytanie. No tak, wisi i tak naprawdę dlatego problem się nie rozwiąże, aż nie przyjdzie szczepionka. Więc w tym momencie tutaj optymistyczne jest to, że tych kandydatów na szczepionkę, tutaj rzeczywiście jest dużo optymistycznych wieści, ale to trwa i to potrwa, bo mamy w tym momencie, chyba miesiąc temu było 35 firm, teraz chyba jest trochę więcej, firm i grup naukowych, które prowadzą wyścig. Jest chyba 3 szczepionki jeszcze 3 dni temu, czy przedwczoraj były w pierwszej fazie klinicznej, ale największą szyją butelkową, tak zwaną, zwężeniem, szyjką butelki jest 3. faza kliniczna i produkcja szczepionki, to trwa najdłużej. Tutaj rzeczywiście są duże obawy, jeżeli byśmy przyspieszyli to i ta szczepionka miałaby jakieś objawy, no to antyszczepionkowcy dostaliby szału, po prostu mielibyśmy też długoterminowe problemy. Natomiast do momentu, w którym nie przyjdzie szczepionka, to chodzi generalnie o to, żeby kontrolować to R. Że nie chodzi o to, żeby nie było żadnego przypadku, tylko żeby, jeżeli jest przypadek, żeby można było go szybko zatrzymać i żeby nie doprowadziło do ponownego wyboru. No tak, ale dopóki tej szczepionki nie będzie, to cały czas to widmo 2/3 jest. No właśnie to się chciałem upewnić, bo tak mi to wszystko wynikało z dotychczasowych wypowiedzi. No cóż, wiem, co chciałem wiedzieć. Mieliśmy jakiś czas temu SARS pierwszy, czy tam tak to nazwijmy. Jak wyglądały predykcje z tamtą chorobą? Bo już minęło parę lat, możemy coś o tym, jakieś wnioski wyciągnąć z tego. Nie do końca rozumiem pytanie, predykcje, mogę powiedzieć, co się stało, aczkolwiek też wiem tutaj, jak to powiedzieć, nie jestem aż tak mocno w temacie pierwszego SARS-a, mam ogólne pojęcie o tym, co się stało, co się nie stało i tutaj mieliśmy do czynienia z zupełnie inną chorobą, dużo mniej zakaźną, dużo większej śmiertelności, która została dość skutecznie zatrzymana, ale też nie rozprzestrzeniała się tak dobrze, bo po prostu wirus podcinał gałąź, na której siedzi. Jeżeli 10% osób, które miały symptomy, umierały, to nie jest choroba zakaźna, która się łatwo rozprzestrzenia. To jakie w takim razie choroby są najgroźniejsze? Ja tylko chcę powiedzieć, że mi się czas powoli kończy, więc może, nie wiem, zróbmy jeszcze 2-3 pytania i będę musiał się zmywać. Jakie choroby są najgroźniejsze? Z punktu widzenia ewolucyjnego, myślenie ewolucyjne pomaga. Celem wirusa nie jest zabijanie gospodarza, tylko jest zakażanie, bo tak naprawdę to jest pierwsza lekcja z teorii ewolucji. Każdy organizm, każda komórka chce stworzyć jak najwięcej potomstwa, jak najwięcej w następnych pokoleniach i wirus, zabijając gospodarza, jak powiedziałem przed sekundą, podcinę gałąź, na której siedzi, więc są choroby bardzo niebezpieczne jak Ebola, ale to tak naprawdę są ewolucyjne ślepe uliczki i są choroby, które są bardzo zakaźne i tak naprawdę mało szkodliwe i w sumie dużo się mówi o mutacjach i ewolucji, ale tak naprawdę każdy wirus ewoluuje w tym celu, żeby stać się bardziej zakaźny i mniej śmiertelny. No to ten opis chyba pasuje najbardziej do grypy. No grypa jest bardzo w sumie skuteczna, tylko grypa rzeczywiście dużo szybciej ewoluuje niż korona i po każdym roku mamy trochę inny szczep. Raz na kilka lat mamy duży skok ewolucyjny i wtedy zazwyczaj w ogóle są nowe białka, które pochodzą z jakichś innych wirusów grypy zwierząt. Ale od lat epidemiolodzy i biolodzy chorób zakaźnych trąbią o niebezpieczeństwie grypy, koronawirusów też, ale głównie grypy, bo przecież takie odmiany grypy jak ptasia grypa, one potrafią mieć śmiertelność rzędu 50-60% i teraz wyobraźmy, co by się stało, jakby któryś z tych wirusów nagle zrobił się bardzo zakaźny. To zanim ten wirus by ewoluował do tego, żeby stać się mniej śmiertelny, to by nam wymiótł 1/4 społeczeństwa, więc tutaj mam nadzieję, że ten cały koronawirus to będzie taka trochę pobudka dla nas, żeby zastanowić się, jak my tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić to lepiej, przygotować się lepiej po tym, co się wszystkim stało, bo na pewno czekają nas kolejne pandemie i prawdopodobnie czekają nas dużo gorsze pandemie. No to ja może tak na koniec, to taki bardzo czarny humor, bo to niby żartem, ale to może nie jest dobry temat do żartów. To gdyby tego typu wirus, czy jak grypa, czy tak jak właśnie ten, który nas tutaj cały czas teraz nęka, gdyby rozsiewał się w ten sposób i dawał objawy takie jak wścieklizna, to prawdopodobnie mielibyśmy w rzeczywistości wdrożony scenariusz z takich filmów jak Resident Evil. I ja się boję, że to nas kiedyś czeka. Ja jeszcze w takim razie zapytam Ciebie się, Rafale, jaki jest output, jaki jest jakby wynik tej Twojej symulacji, tak? Czyli jakby mnóstwo się pewnie osób Ciebie zapyta, prawda? Ja rozumiem, że nie odpowiesz na 100%, ale właśnie ile osób mniej więcej przechoruje w Polsce, ile osób umrze jakby od tego wirusa i od czego to wszystkiego będzie zależeć jeszcze właśnie, co z tego wszystkiego wyniknie. Znaczy wyniki są w sumie głównie 4. Pierwszy jest taki, że z tej analizy wynika, że ten wirus pojawił się dużo wcześniej. Tu naprawdę nie trzeba używać modelu matematycznego, żeby to stwierdzić, bo spodziewamy się, że pierwsze przypadki potwierdzone będą przynajmniej kilka dni, a prawdopodobnie kilka tygodni po tym czasie, kiedy wirus się pojawi. Po drugie staram się oszacować, ile przypadków zakażonych wyłapujemy, ale to się zmienia w czasie, to możecie sobie przeczytać w tym raporcie. A Ciebie, Marcin, pewnie najbardziej interesowały predykcje. No tutaj ja starałem się nie tyle przepowiedzieć, co się będzie działo, tylko pokazać zależność między dwoma rzeczami, o których rozmawialiśmy. Czyli pierwsza jest taka, że jeżeli nic nie zrobimy lub jeżeli zrobimy za mało, to ucierpi na tym życiem nawet mogą setki tysięcy osób na tym przypłacić życiem i drobna redukcja w liczbie kontaktów ma ogromne przełożenie na liczbę chorych, bo jeżeli zredukujemy liczbę kontaktów o połowę, to tak naprawdę wzrost eksponencjalny nie jest 4 osoby zakażone przez każdą osobę, tylko 2, więc ta różnica też wzrasta eksponencjalnie. A drugą stroną medalu jest to, o czym mówiliśmy, że wtedy, że jeżeli uda się nam uratować jak najwięcej osób, to pozostajemy podatni niestety i jesteśmy tak naprawdę, przepraszam, że tylko powiem, w dupie, dopóki nie pojawi się szczepionka i tutaj ogromną nadzieją są rozwiązania technologiczne, o których rozmawialiśmy, ale tutaj jest też mnóstwo wyzwań i problemów, z którymi musimy sobie poradzić. Dobrze, to powiedz mi jeszcze na koniec, gdzie należy szukać więcej informacji o tym Twoim modelu w ogóle i o tym Twoim raporcie? No mój raport jest na stronie, na stronie GitHubowej, natomiast możecie, jeżeli kogoś to interesuje, to jest krótki raport, możecie wejść na stronę mostowylab.com /COVID-19, czyli mostowylab.com/COVID-19. I tam możecie znaleźć link do tego raportu, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Ja się zastanawiam, czy zrobić aktualizację tego modelu, natomiast ja uwzględniłem tam kod jest w R. Każdy sobie może to ściągnąć, może się pobawić, może sobie to rozbudować, zobaczyć jak ja to zrobiłem, zrobić to lepiej. To naprawdę można zrobić lepiej. Natomiast takie rzeczy wymagają pracy, myślenia i troszkę zaznajomienia z literaturą i zastanowienia się, czy można ten model zrobić lepiej, sfitować do danych, wyciągnąć konkluzje. Przede wszystkim myśleć bardzo krytycznie, jak to my wszyscy naukowcy, inżynierowie staramy się robić. No dobrze, Rafale, to ja w takim razie bardzo Ci dziękuję tutaj za to, że udało mi się Ciebie na spacerze złapać, żebyś właśnie tutaj znalazł kilka dla nas tutaj dla rozmowy. Wszystkie te linki będą umieszczone tutaj właśnie w odpisie podcastu, więc jeżeli ktoś tutaj nie wyłapał, to będzie mógł coś zobaczyć właśnie w opisie podcastu. No i tak podsumowując, tak, no to może zacznę od tego, że modele nie są takie proste, jakby się czasami wydawało, że zależą od wielu zmiennych, zależą też od danych, które nakarmimy tutaj, jak to jest takie słynne powiedzenie, że garbage input, garbage output, czyli że jeżeli wprowadzimy śmieciowe dane do modelu, to dostaniemy śmieciowe wyniki. Więc to też właśnie zależy od tego, co my tam dokładnie tego modelu wprowadzimy. I też należy pamiętać, że modele te, nawet jeżeli są skomplikowane, nigdy nie dają stuprocentowej odpowiedzi. Czyli że one dają pewne pojęcie o zachowaniu się wirusa, czego się można spodziewać, można ewentualnie wykorzystywać je do krótkoterminowej jakby predykcji i jakby patrzenie na reakcję tego, co się zdarzy właśnie w trakcie tutaj rozwijania się choroby, czego się można spodziewać, z czym można walczyć, co można na przykład opóźniać albo przyspieszać, jeżeli ktoś to potrzebuje, więc są pewnym narzędziem ułatwiającym pracę tutaj, czy walkę z wirusem, natomiast nie są odpowiedzią, nie są szklaną kulą, która odpowiada na wszystkie pytania i nie da nam całkowitej odpowiedzi. I to słuchajcie, tyle w tym odcinku. Dzisiaj było godzina, może trochę dłużej. Zobaczymy, ile to wyjdzie. Za tydzień być może będziemy rozmawiali o sieciach 5G i obawach z tym związanych, więc tutaj zapraszam. Mam nadzieję, że to już będzie o normalnej porze, nie tak jak dzisiaj właśnie na porannym spacerze Rafała. Możecie nas słuchać, dla wszystkich tych, którzy nie byli tutaj na podcaście, to możecie nas słuchać na Spotify'u, na wszystkich, na Soundcloudzie, na iTunesie. Najłatwiej po prostu wejść na stronę inżynieriada.pl i kliknąć zakładka podcast, żeby zobaczyć się właśnie, w jaki sposób można uczestniczyć i na żywo w tym podcaście i potem ewentualnie można go sobie słuchać później. Możecie też po prostu znaleźć inne tam źródła, czyli właśnie kanał Inżynieriada na YouTubie, gdzie też te podcasty są publikowane, ale oraz inne firmy, a także też wszystkich zapraszam do tego, żeby dołączyli zarówno właśnie tutaj na kanał Inżynieriada, na kanale Zello, gdzie w weekendy sobie rozmawiamy po prostu luźnie na różne tematy, a także tutaj zalecam po prostu też subskrypcję kanału na YouTubie, gdzie pojawiają się po prostu różne filmy i każdy może sobie myśleć, co tam co tydzień coś jakiegoś ciekawego, nowego dowiedzieć. Tak więc to tyle. Pozdrawiam wszystkich i trzymajcie się zdrowo. To będzie najlepszym zakończeniem tego podcastu. Zdrowo i daleko od innych, dopóki nie przekroczymy właśnie tego, dopóki R0 nie będzie mniejsze od 1. Tyle, trzymajcie się, hej, pozdrawiam.